Mój tata mi wysyła zawsze tak. O, ten film zajebisty, oglądałem w ogóle, zobacz. Ja wchodzę na filmę 5,7. Był sens Pitbull: Niebezpieczne Kobiety. Jak pracowałem w kinie. No. Stary. Pod każdym siedzeniem była seta. Pod każdym. Że ludzie przyszli się. można przeklinać czy nie? High school musical, legalna blondynka, seks w wielkim mieście, pamiętnik księżyczki 1 i 2. <laughs> to jest to. Jeden z filarów SBM Label, człowiek, który o robieniu muzyki wie chyba wszystko, ostatnio zadebiutował jako aktor w filmie Pieprzyć Mickiewicza. Panie, panowie, Janusz Walczuk, czołem? Czołem. To, że wiem wszystko o produkcji muzyki i że zadebiutowałem jako aktor, to moim zdaniem za dużo powiedziane. Statysta, może tak na, na, na początku, ale uczę się i chciałbym to rozwijać. No tak, bo ty jesteś takim zadaniowcem. Jak już coś wchodzisz, to chyba zgłębiasz po prostu tajniki od A do Z. Tak bo w przypadku robienia muzyki? Tak, no powiem ci, że nie wiem, czy kojarzysz, jest taka firma Galup. Mhm. Ona robi testy takie psychologiczne. Jest jedną z największych firm na świecie robiącą testy psychologiczne, szczególnie do e, korporacji różnych. I jak ja miałem 10 lat, to mój tata mi zrobił taki test, bo on miał te testy w firmie. Mój tata jest strategiem e-commerce i... Yy, snajperem uczy strzelać. I, yy, I zrobił mi te testy i mi tam wyszło, że mam taki charakter, yy, to się nazywało The Woo. I Woo chodziło o to, że yy, osoby z tym charakterem, jeżeli wchodzą do pomieszczenia, to momentalnie skupiają uwagę innych, że chce się ich słuchać, a jednocześnie zgłębiają wiedzę, mają taką niepohamowaną żądzę zgłębiania wiedzy, że jak w coś wchodzą, to Szukają do ostatniej, do ostatniej po prostu kropki, notki, żeby wszystko przeczytać i potem znajdują sobie kolejne zajęcie i, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest trochę taka mania samodoskonalenia się. No, ale to chyba takie troszeczkę niebezpieczne mimo wszystko, bo można się za głęboko zapędzić w tę króliczą norę. Na pewno, na pewno. Dlatego ja co chwilę, jak zauważyłeś, co chwilę zmieniam sobie jakieś tam zainteresowania główne i szukam różnych rozwiązań. Czyli na przykład, jak byłem realizatorem dźwięku, to praktycznie, nie wiem, 2019 rok cały spędziłem w studio, można powiedzieć. Że w domu tylko spałem. Realnie, nie? I zrealizowałem z 10 płyt. Kilka diamentowych, jakieś platynowe i tak dalej. Więc bardzo dużo czasu poświęciłem na to i może nawet na tyle dużo czasu, że się tym zmęczyłem i postanowiłem wydać solową płytę. I wtedy cały czas tam w 2020 poświęciłem na robienie solowej płyty. Ona wyszła w 2021, wiadomo te koncerty i tak dalej. Ale tak naprawdę każda z gałęzi tego przemysłu, czyli koncerty, merch, mmm, nie wiem, nawet dawanie wywiadów to jest jakaś forma ekspresji artystycznej, bo możesz podejść do tego. Ja do tego podchodzę na przykład totalnie, że wywiady to jestem ja, totalnie. Mhm. Czyli staram się w ogóle nie grać tymi wywiadami, bo wywiady to jest taka luźna forma. Natomiast wszystkie inne jakieś rzeczy, typu teledyski, forma promocji, no to to musi być rozrywka, entertainment, więc tam staram się. To zrobić z takim smaczkiem i zadziorem, nie? Słuchaj, no a skoro mowa o wywiadach, to przeczytałem wywiad w zasadzie sprzed roku równo z Tobą. I w, w tym wywiadzie rysował się w zasadzie Janusz Walczuk taki trochę z, z, zmęczony, czy biznesem, zamieszani dookoła niego, więc rok później. W jakiej formie jesteś? Co u Ciebie słychać? Jak się czujesz? W mega dobrej jestem formie, <laughs> uważam. I naprawdę ten rok był dla mnie. Uleczający, taki jestem. Uważam, że szczęśliwy teraz ogólnie. Wtedy byłem rzeczywiście zmęczony, bo wiesz co, bardzo dużo rzeczy się złożyło naraz i to było pierwsze takie zdarzenie w moim życiu, w którym musiałem się pogodzić z przemijaniem niektórych kwestii. Wiesz o co chodzi, że hmm. jesteś w jakiejś układance od, od pewnego czasu, to trwa, nie wiem. 8, 7 lat, powiedzmy coś takiego, i nagle są zmiany. Mowa tutaj o zmianach nie wiem, personalnych, zmianach po prostu takich, że ktoś jest bardziej dorosły. Już nie ma tak, że się spotykasz codziennie z ziomalami na swojej chacie, gdzie przychodzi 20 osób dziennie po prostu i to jest dom otwartych drzwi. Tylko, tylko coś się zmienia, wiesz, jesteś coraz bardziej dorosły. Nie wiem, mój, mój dobry Ziomal na przykład był wtedy w więzieniu, bo jak ja wydawałem pierwszą płytę, rapuje też, czekamy na siebie. Michael, no na szczęście już jest z nami, ale wiesz w co chodzi, że bardzo dużo takich dorosłych rzeczy się wydarzyło w moim życiu mhm. i trochę byłem tym przytłoczony, bo też nie zdawałem sobie sprawy z wielu, z wielu rzeczy i z wielu mechanizmów, jakie funkcjonują w naszym y, kraju, a teraz wydaje mi się, że nauczyłem się tego i jest tak na, na większym luzie. W ogóle sobie dostosowałem wszystko. Zmieniłem trochę sobie mm, pion organizacyjny całego mojego przedsięwzięcia pod tytułem Janusz Walcz. Czyli sobie, wiesz, wymieniłem, y, wymieniłem ludzi zarządzających y, moją. Karierą i tak dalej, sobie to wszystko tak poukładałem. W taki sposób, żeby, żeby było lekko przejrzyście, prosto. Jest cool. I to mówi gość, który nie skończył jeszcze 26 lat w tym roku. 26, wszystko no ale to, ogarnięte. Trzeba się optymalizować w biznesie, bo wiesz, jak chcę, żeby to potrwało trochę, to, to, trzeba, to trzeba jednak wyprzedzać swój wiek. Bo, bo potem po prostu. Jak nie wyprzedzisz, to wszystko będzie takie, jak statystycznie dla ludzi, wiesz, w tym wieku i tak dalej. Tak, ja bardzo lubię taką e, dewizę Legii Cudzoziemskiej, maszeruj albo giń. Tak, 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 tak. No, no, trzeba do przodu ciągle, e, ciągle, się samo doskonalić, bo czasem, czasem jest tak, że ty wykonujesz bardzo dużą pracę i nagle się pojawia ktoś, kto w ogóle tej pracy nie wykonał, ale już jest gdzieś dalej. Mhm. I to jest naturalne, bo tak jakby zdarzają się, wiesz super talenty, czy ktoś nawet niechcący wykona jakiś ruch, który okaże się genialny. Dlatego lepiej samo doskonalić się i iść maszerować, i być ciągle w formie, i być przygotowanym na duży wysiłek, aniżeli potem ma się okazać, że musisz przebiec po prostu sprintem 10 kilometrów, bo inaczej nie dogonisz i już nie wygrasz tego wyścigu. No. To ja w takim razie żebyś, proponuję, żebyśmy zrobili sprint do przyszłości. Mhm. Masz piosenkę Janusz Walczuk, spłyty Janusz Walczuk, i tam jest taki wers. Sprzedawałem ci bilet na kasie w kinie. Jak Dokładnie. to było? Gdzie pracowałeś w kinie? Pracowałem w Multikinie na targówku. Yy, I to była moja jedna z pierwszych takich yy, prac normalnych, bym to nazwał, bo to było po, yy, tuż po liceum. Zdałem maturę i w czerwcu się zatrudniłem w Multikinie. Bardzo mi się podobała opcja, w której miałem bilety do kina za darmo. Zaczynałem też wtedy pracować w studio, jako menadżer studia. Tylko wtedy umawiałem tylko terminy i tak dalej. To studio się jeszcze remontowało na Bamowie, no bo co to. No i zacząłem pracę w kinie. Tam były takie trzy stanowiska, tak naprawdę główne. Na biletach można było sprawdzać bilety. Był ashering, czyli czyszczenie sal i można było pracować na kasie. Mhm. I była jeszcze opcja, jak się zrobiło książeczkę sanepidowską pracowania w wydawaniu jedzenia, ale to niezbyt mnie interesowało, bo zawsze się stresowałem, czy wiesz, nie zrobię jakiegoś głupiego błędu, bo na przykład, no ja jak w kinie kupuję mm, jedzenie, to nie wiem jak to jest, ale zawsze się patrzę na ręce, jak ktoś nakłada i tak dalej, bo jest ten taki niezręczny moment, w którym pracownik musi nałożyć to wszystko i tak dalej i zawsze tak obserwuję, czy wszystko tam dobrze zrobił, czy naleł ten napój dobry czy zły i tak dalej. No ale pracowałem sobie w kinie. Mogę się pochwalić, to też myślę, że wpisuje się w ten kanon tego charakteru DU z Galupa. Dostaliśmy taką premię, że jeżeli sprzedamy y, miejsce VIP z rozkładanymi fotelami, to mieliśmy za każde z tych miejsc 50 groszy. Mm -hmm. I ja sprzedałem w cztery zmiany jakieś 650 miejsc. Tak, nie, byłem dobry w gadce po prostu i e, Czyli ponad 300 no Tak, tak. Co było dużym dodatkiem, bo tam e, wtedy zarabiałem 11 chyba złotych za mhm. godzinę? Coś takiego. Wiadomo, tam jeszcze podatek, ale mm, no to było nieźle. Ja proponowałem takie miejsce, bo tam była dopłata do nich złotówka, ja miałem z tego 50 groszy, no i, i sprzedałem, no Chilo. Jakoś to mój to talent handlowca, po prostu wciskania ludziom rzeczy tam się objawił i potem tak wciskałem płyty swoje. Ale miałeś w ogóle czas, żeby też oglądać filmy, oprócz tego, że trzeba było wykonać swoje obowiązki? Właśnie nie. Właśnie nie miałem czasu, żeby oglądać filmy, ale widziałem zakończenia filmów. Na przykład nigdy nie obejrzałem Dunkierki, ale obejrzałem zakończenie Dunkierki 70 razy, nie? Bo, jak wchodzisz na Ashering, to ostatnie 15 minut filmu sobie wchodzisz na salę, żeby sobie obejrzeć, jest koniec, i ty od razu wchodzisz. Masz jakieś 3 minuty na posprzątanie sali, bo za chwilę jest tam kolejny, kolejny seans. Więc paradoksalnie tak ochoczo poszedłem do tej pracy, bo myślałem, że będę tyle filmów oglądał. Ale finalnie, finalnie nie obejrzałem tak dużo filmów, obejrzałem bardzo wiele zakończeń filmów, szczególnie Auta 3 szczególnie Dunkierka wtedy leciała i już nie pamiętam co dalej, ale tam była bardzo fajna ekipa młodych ludzi i podobało mi się, bo chodziliśmy sobie na przykład nie wiem, w piątek po zmianie chodziliśmy na ognisko. Do, w, w lesie tam było takie specjalne palenisko i sobie robiliśmy ogniska, więc fajny tam był skład, fajni ludzie. Do dzisiaj bardzo miło wspominam i fajna praca ogólnie. Dla młodej osoby uważam, że Cieszę się, że tam pracowałem. Tak przeglądam sobie twoją listy ulubionych filmów i seriali i myślę sobie, kurde, ty jesteś dzieckiem lat 90., chociaż de facto urodziłeś się w 98., mhm. więc wydałoby się, że jakby trochę inne powinniście mieć zajawki filmowo-serialowe. Nie, ja, ja kocham filmy z lat 90., to jest w ogóle mój, moim zdaniem najlepszy okres w kinematografii, bo już sprzęt pozwalał na wiele wtedy, a jednocześnie podejście nie było aż tak konsumpcyjne. Bardzo dużo było takich filmów artystycznych, z przekminką, świetne role i wydaje mi się, że też pokolenie aktorów, którzy grali wtedy w filmach, no, bardzo takie, m, na, bardzo naznaczyło kinematografię w późniejszych latach. Mm -hmm. e, bo nie wiem. E, no, na przykład e, Robert De Niro w 90. E, byli chłopcy z Świe, Świetna rola. On już był troszkę starszy, ale tak, Robert De Niro no to e, w, w, wtedy właśnie chłopcy z Ferreiny, e, Gorączka, hit. Świetny film. Z, też z Alem Pacino. Morgana Freemana bardzo lubię. Brad Pitt w 7. Oboje super zagrali. W ogóle Brad Pitt bardzo dobre role w latach 90. -tych. Joe Black też bardzo lubię. Nie wymieniłem go, ale, ale tam, tam. Tom Cruise tak naprawdę. Jeszcze ostatnie filmy Kubricka wtedy wychodziły. No takie lata 90. to jest moim zdaniem pik. No okej, okay, ale to w takim razie to przyszło samo do ciebie? Miałeś kogoś w domu. W moim, domu, te w moim domu bardzo dużo się oglądało filmów, bardzo ja miałem bardzo dużą kolekcję filmów na DVD. A oprócz tego mój tata był e, informatykiem, e, więc zawsze miałem najlepszego kompa ze wszystkich kolegów. E, tak to kiedyś wyglądało, bo kiedyś nie było czegoś takiego jak na przykład nie wiem, karty graficzne, gamingowe. Mhm. Po prostu była karta graficzna. Niektórzy nie mieli. Mieli zintegrowaną z płytą główną. Więc ja zawsze miałem, byłem taką osobą, która pierwsza gdzieś tam widziała e, dużo filmów i e, grałem w bardzo dużo gier. Mhm. Nie? Bo też, yy, też system tak jakby oglądania był taki, że było DVD. Yy, przez mamę miałem na przykład parę filmów na wideo. Pamiętam, że mieliśmy wideo i takie jakieś oldschoolowe bajki i oldschoolowe filmy były na wideo. Miałem dużo film, bajek na wideo, typu na przykład Rudolf Czerwononosy, jakieś Bambi i takie rzeczy, a takie stare disneyowskie. No i jak już weszło DVD, no to wiesz, to już no, tak na grubo oglądałem wszystkie bajki. Pixara, DreamWorks, praktycznie jak wychodziło to konsumowałem to. Ale na przykład nie miałem kablówki, mhm. więc totalnie jestem o wiele bardziej dzieckiem kinematografii aniżeli telewizji. Bo nie miałem kablówki do 2009, czyli miałem 7 programów do 2009, w ogóle grałem w piłkę po prostu i na kompie i tyle. Nie, nie, nie konsumowałem tych treści takich serialowo-okreskówkowych. A pamiętasz swoją pierwszą wyprawę do kina? Pamiętam, to był film Szereg i w ogóle to jest ciekawe, bo pamiętam, że nie było miejsc w kinie, a sprzedaliśmy, ale potem słuchałem płyty Wojtka Sokoła pierwszej i on tam rapował, że od konika tak. ten, bilety do kina. I rzeczywiście wtedy no ja, ja nie wiem, więc to tylko mówię z opowieści, ale pamiętam takie coś, że siedzieliśmy na schodach z rodzicami. Czyli były wszystkie wykupione, ciekawie to działało, bo były wszystkie wykupione, nie wiem, takie kina chyba sprzedawały po prostu z nadmiarem. My siedzieliśmy na schodach i pamiętam, że przestraszyłem się wtedy tego szereka jakoś i, i wyszliśmy. No Shrek, Mustang z Dzikiej Doliny. Z kolei na Mustangu z Dzikiej Doliny zacząłem w połowie płakać, bo powiedziałem, że nic nie mówią. I tak, jakby to mnie zryło, że, nie, że w ogóle się nie nikt się nie odzywa w tej bajce. Co jest ciekawą bajką w ogóle, bo tam praktycznie no, jest ba bardzo mało dialogów w tej bajce. To Mustang z dzikiej doliny, szrek, no a potem to już, to już jak leci. No. Ale ciekawą, ciekawą rzeczą było to, że na przykład moja mama zabierała mnie na komedie romantyczne. Też w dość młodym wieku to jakieś. Mm, jak to się nazywało? Ale taki, taki zakościelnym. Tylko mnie kochaj? Tylko mnie kochaj, tak. I było jeszcze... Mamy jeszcze taki drugi. Dlaczego nie? Dlaczego, Dlaczego nie? nie? No. No, 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 no. na Cieślak też tam jeszcze Tak, grała. dokładnie. Ze mną Cieślak. No. I, mm, I chodziłem głównie na, na takie filmy bajkowa, a potem z tatą na blockbustery. Z mamą raczej na bajki, rzeczy typu Harry Potter. I lubiłem z mamą chodzić do kina, bo mama mi zawsze kupowała popcorn, a tata był taki, że raz mi kupił największy zestaw ze wszystkim, i tak dalej, a raz powiedział, że ja muszę obejrzeć bez popcornu. I wtedy w ogóle i raz się z nim tak pokłóciłem. Pamiętam, że poszliśmy na zmierzch, pierwszą część. Ja już powiem, nie wiem, z 9 lat, więc byłem taki, że tam. Może, może jeszcze byłem za młody na ten film, ale. I mówię, że popcorn, nie? A mój tata mówi, że nie, nie kupię ci, bo musisz się nauczyć oglądać bez. No i ja wtedy tak tego nie zrozumiałem, że mówię, okej, okay, w domu możemy tak obejrzeć, ale to czemu mi nie chcesz kupić? Jakoś tak się nie dałem za wygraną, pokłóciłem się z nim tak, że weszliśmy na salę i pokłóciłem się z nim, nawet nie usiedliśmy, wyszliśmy z kina i pojechaliśmy do domu. I pamiętam, że pamiętam to do dziś. Zrył mi tata wtedy mocno, no. Oj, seniorze. So, no, no, a co sądzisz ogólnie? Ja uważam, że kino to jest rozrywka i... I popcorn, i konsumpcja, i tyle. A Słuch, z kolei. A no. no, Dobra, powiedz co sądzisz. Nie, nie, kończ, kończ. Albo ja jak mówię, to ja nie dam skończyć nikomu, po prostu a, będzie monoletyczny, więc, prostu... więc ja się uczę. Ja te, dlatego chciałbym tą rozmowę przeprowadzić tak, że ja nie mówię za Dobrze. dużo, żeby się ludzie nie zmęczyli. S mną. Słuchaj, no myślę, że są filmy, na których absolutnie popcorn, czy na czasy wjeżdżają jak złe. I są to właśnie wielkie widowiska i nie widzę w tym nic złego, ale z drugiej strony, jak na przykład na, na filmie artystycznym, jest Kino Muranów mhm. i tam na przykład <coughs> często zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy byłem na filmie typu, nie wiem, Miłość Michaela Hanekego mhm. i nagle słyszę, pst, ktoś odpala sobie y, piwo albo na przykład ktoś wyjmuje butelkę wina i to już mnie na przykład dziwi. Mhm. Jakby są filmy i filmy, no na przykład takie kino artystyczne jak Haneke i urządzamy imprezę, to już się na przykład dziwię. Okej, okay, okej. Okay. A... Mm... A to jest ciekawe, że w kinach komercyjnych chyba nie sprzedaje się alkoholu, co nie? Nie, wydaje mi się, że widzowie po prostu przynosili sobie okay, okay. swoje. Okej, okej, swoje, no ciekawe. Ja w ogóle nie jestem fanem picia alkoholu do filmu. Y... Jest to dla mnie zawsze, wiesz, na przykład jak był sens Pitbull Niebezpieczne Kobiety, jak pracowałem w kinie. No. Stary, pod każdym siedzeniem była seta. Pod każdym. Że ludzie przyszli się. można przeklinać czy nie? Aż proszę bardzo. No to przyszli się najebać po prostu na Pitbull'a ludzie. Mhm. I to jest też mocne, że wtedy jak była premiera Pitbull Niebezpieczne Kobiety, to pamiętam, że jak byłem na kasie, to wszyscy płacili gotówką. Mocno. Mocne. Ogólnie, naprawdę wydało się odczuć, że pitbull niebezpieczne kobiety. Po prostu. Słuchaj, no. I... Ale ja nie, jestem, ja nie jestem fanem w ogóle spożywania alkoholu. Marihuana bardziej. Zajercy, joint do filmu, jakiegoś takiego śmiesznego. Zawsze z, z moim ziomkiem idziemy na takie już po prostu najbardziej najbardziej randomowe filmy uwielbiam kino z Jasonem Stathamem, ale te późniejsze, bo Mechanik Prawozemsty na przykład zajebisty film, ale mm, wpisujące się trochę w kanon, filmy ulubione filmy mojego ojca, e, ale mm, no, późniejsze był taki z Tommy Lee Jonesem, taki w ogóle film Masakrycznie zrobione, nie wiem, oni co zrobili za 100 tysięcy dolarów, chyba po prostu, że stary efekty CGI, film z jakiegoś 2017 roku, mm -hmm. a efekty CGI po prostu jak na kompie, wiesz, Tomb Raider 2001 wersja, nie, z PSA 2, um, No i do tego się zjarać jest mocno, bo potem po prostu jesteś w stanie skonsumować tę treść. No ale teraz widziałem, że wyszedł nowy film. – Szczelarz. Szczelarz. – O, polecam. – Mocne, mocne. – no, Jeszcze nie, ale muszę. Na, właśnie z moim ziomkiem, panem, panem Czarkiem, musimy na to pójść, bo to jest po prostu... Ja to doceniam. Jason Statham to jest dla mnie coś takiego jak, wiesz, są tacy aktorzy po prostu jednej roli i oni... To jest jak z muzykami jednego hitu, że no, ja są... Tak, no. Tak po prostu idealnie trafiają w ten jeden segment, idealnie robią ten jeden hit, że niech oni robią ten jeden hit po prostu do końca, bo mają wiernych fanów. Na przykład ja jestem wiernym fanem Jasona Statama i po prostu i Mac, Mac dwójka. Tam się mogą dziać już po prostu abstrakcyjne rzeczy, ale ja to rozumiem. Tak samo a nie, Adam, Adam Sandler też. Po swojemu robi już sobie, wiesz, produkuje te filmy, ale trochę też Tom Cruise tylko na wyższym poziomie, bo Tom Cruise zaczął sobie produkować takie filmy po prostu wychwalające jego, on sobie zawsze tam pobiegnie w tym filmie i to no. jest spoko i to jest dla mnie cool, bo tak jakby gość sobie sam to produkuje, chodzą na to ludzie do kina, let's go. Ale z Adamem Sandlerem jest tak, że z jednej strony kręci Ancat, właśnie komedię, ale czasem strzeli z czymś takim jak nieoszlifowane diamenty. No, Gems to jest bicie. mega fajny film. I to pokazuje, że tam wszedł ten Adam Sandler i rozjebał po prostu. I powiedział, słuchajcie... Ja sobie robię śmieszne komedie, ale tutaj rozjebałem i wracam do śmiesznych komedii. nara. Dokładnie. I to A... było mega, mega OG. A niedługo będzie w ogóle miał film z, z reżyserem jednego z swoich ulubionych seriali, czyli Czarnobyla. Nakręcił film Astronauta, oparty w ogóle na czechosłowackiej powieści science fiction. O kosmonaucie, który, y... <laughs> jak wskazuje tytuł, leci mhm. w kosmos, zostawia żonę i w kosmosie spotyka wielkiego gadającego pająka. Oh może shit. być, tak. Może oh być, shit. może być. I, może być i, ro grubo. I, I robił to reżyser, który robił Czarnobyl. Tak. Jest pierwszy zwiastun w ogóle, więc mocna. E, wygląda zacnie. Twoje, e, twoja lista ulubionych filmów i seriali wskazuje również, że zajawka kinem gangsterskim też jest gruba. Tak, tak, lubię bardzo. I to jest z różnych epok, i lata tak. 70., i 90., i współcześnie coś się trafi. Dobrzy to... kryminaliści na ekranie zawsze o, na plus. E, ojca chrzestnego, ja pamiętam na pamięć niemalże każdą scenę, że jak oglądałem z jak oglądałem y, z moją dziewczyną, Ojca chrzestnego. w ogóle jej powiedziałem, że słuchaj, musimy obejrzeć. Bo Klaudyna ma tak, że czasami ma takie klasyki, których nie, nie oglądała. Już, już teraz praktycznie nie, bo już wszystkie obejrzeliśmy. Obejrzeliśmy razem nieprawdopodobną liczbę. Jesteśmy już ponad dwa lata i obejrzeliśmy razem nieprawdopodobną liczbę filmów. W sensie, codziennie wieczorem coś oglądamy. Co dzisiaj będziecie oglądać? Już Yellowstone. Lecimy. Trzeci sezon, czwarty odcinek. Więc. Jeszcze trochę zostało, ale mega klimat. Ale wracając do kina gangsterskiego Ojciec chrzestny, to jest po prostu też jeden z ulubionych filmów mojej mamy i jest niesamowity. Każda scena tam ma znaczenie. Trwa 3 godziny film i nie ma tam sceny, która nie miałaby żadnego znaczenia kluczowego dla fabuły. Tylko nawet mieszanie przez Klemenza sosu pomidorowego ma znaczenie bo on mówi, jak to dobrze zrobić w tej scenie. I tam są takie smaczki po prostu, że no naprawdę jestem pełen podziwu, moim zdaniem absolutne arcydzieło kinematografii i, mm, i taki film, który pokazuje też e, tak wielowarstwowo, jak wyglądała Ameryka tamtych czasów. Bo też pierwsza część trochę pokazuje Vito Corleona u schyłku, można powiedzieć, swojej kariery, ale w drugiej no, mamy pokazanie, jak to wszystko się zaczęło tam u niego. Nie? I też świetny Robert De Niro w tej roli. Ogólnie De Niro, Al Pacino, oni, oni gangsterami. Ale też podoba mi się w ogóle przemiana Michaela Corleone, który z, z początkowo z takiego grzecznego i ułożonego chłopa, weterana wojennego, no staje się po prostu bandziorem z krwi i kości. No to I, to jeszcze, taki... I to jeszcze lepszym biznesmenem niż ojciec, prawdopodobnie. No. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, jak prześledzimy sobie, co się dzieje w drugiej i trzeciej części, tam tragedia za tragedią, co pokazuje, tak. że Vito był chyba jednak lepszą głową rodziny. Tak, też inne, 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 czasy też, bo moim zdaniem Vito yy, tak prowadził to wszystko, że powiedzmy, nie przekraczał pewnej granicy. Natomiast czasy, jakie nastały potem, bo wiesz, tam u Vito był hazard. Yy, prostytucja, ale w narkotyki nie szedł. Yy, właśnie prostytucja, hazard, narkotyki nie szedł, tam jakiś nielegalny alkohol, pewnie wcześniej i tak dalej. Natomiast yy, Później widzimy jak, wiesz, pojawiają się takie postacie jak Mo Green, jak yy, Rof, jak no różni po prostu czasy poszły dalej i bandziory po prostu zaczęły przekraczać te granice masowo. I to też pokazuje zniszczenie jakie, że nie ma już tych granic tak naprawdę. Wtedy jeszcze były i w garniturach panowie, a potem nie było granic i zamachy na dom i tak dalej. No, Fajny, fajny, pouczający film. Fajna trylogia. Tak, Zemsta smakuje najlepiej na zimno. A masz... A zdarza ci się generalnie w życiu tak, że, że chowasz urazę właśnie i czekasz, że na przykład jak się trafi okazja, jak ktoś ci znalazł za skórę, to wcześniej czy później jakoś mu odpłacisz się. Nie, nie w taki sposób, mhm. jak bohaterowie Ojca Chrzestnego, ale jeżeli trafia się okazja, to Nie, wiesz co, nie, wydaje mi się, że nie, bo mm, ja jestem pamiętliwy, ale z tą Zemstą raczej nie, raczej nie mszczę się, bo... Zemsta jest zgubna. Mhm. Wydaje mi się, że najlepszą jako taką zemstą e, jest to, jak e, i tak, taką najbardziej bolącą, przykrą sytuacją jest to, jak ten, kto e, zadaje gdzieś tam ten ból, zdaje sobie sprawę sam, mhm. że co zrobił i, i jak bardzo to może wpłynąć na drugiego człowieka i nie trzeba go już dobijać, a z kolei jakieś Czynienie krzywdy osobie nieświadomej yy, swojego zła nie przynosi żadnych efektów pouczających, tak mhm. naprawdę, więc, yy, więc u mnie nie ma tak, że ja, ja nie mrzę się. Raczej mam, jak ktoś mi coś, nie wiem, zajdzie za skórę, to w piździe go mam. Mój sukces jest dla niego po prostu zemstą, bo nie ma co się skupiać też na tym, wiesz? To mhm. jest. Yy, Niech życie płynie dalej, wiesz, a karma go dojedzie i, i nie, nie, nie ma co się skupiać, wiesz, planować jakiś tu, tutaj, że wbrew pozorom to też jest zgubne, mhm. że wydaje mi się, że to jest jakaś tam pokusa zawsze, że o żeby się żeby się, żeby się zemścić na kimś, ale, ale finalnie finalnie bardzo często zobacz też też to jest w tych filmach gangsterskich, że ta zemsta prowadzi gdzieś tam do Przekroczenie granic i sprowadza tego mm. bohatera na manowce. Jest tak, dokładnie tak. Raczej Ale... raczej jestem miłosierny i staram się wybaczać po prostu. To bardzo ładnie. No Jeżeli chodzi o gangsterskie filmy, no to myślę że sobie jest też przekręt. Gaja Ryczego, tutaj z kolei brytyjskie klimaty. Kozak, uwielbiam Gaja Ryczego, bo to jest taki komediowa. Bardzo lubię. Winnie Jones, świetne role. Jason Statham też na początku tak naprawdę swojej kariery, Ale Jason Statham ma taki kozak akcent i jest takim brytolem po prostu z krwi i kości, że no szacun, nie, bo, bo naprawdę mi się to bardzo podobało i Brad Pitt, film z 2000 roku, ale jeszcze zaliczam go do lat 90 klima klimatycznie. No, bardzo fajny film i specyficzne poczucie humoru Guy'a Wydaje mi się, że pozycja obowiązkowa dla każdego fana kina, po prostu, takiego też, wiesz... Ja lubię kino gangsterskie, bo tam... Mm, ja lubię też grać w strzelanki, mm. albo m, moje ulubione gry, to są w ogóle z perspektywy trzeciej osoby, nie wiem, Mafia dwójka, mm -hmm. to jest moja ulubiona gra. Mafia 1 też lubię, ale ona jest już stosunkowo starsza i tam... Ale wyszła reedycja. Yy, no i teraz ogrywałem ostatnio Mafię 3. I podobało mi się, bo Mafia Trójka jest zrobiona za pomocą motion capture i tam jest bardzo filmowo ogólnie, są aktorzy, którzy grają i mhm. tak dalej. Została zrobiona w taki sposób filmowy, tam bardzo dużo jakichś glitchy i bugów jest, więc ludzie tak niezbyt przyjemnie przyjęli tą grę. Ale jak teraz po latach zagrałem w tą def definitywną edycję. To bardzo mi się podobało, bo gry współczesne z fajną historią, to jest takie połączenie trochę kina i rozrywki takiej. Wiesz, żebyś coś tam kliknął, coś gdzieś przyjechał i tak dalej, ale jednocześnie dzieje się. A masz na przykład jakąś piosenkę, która powstała z inspiracji kinem albo serialem? O, kiedyś nawet zrobiłem piosenkę Godfather, ale jeszcze to jak byłem Yahoo. Mm -hmm. yy, wydaje mi się, te, teraz tak naprawdę teraz tak naprawdę. Yy, w tym co robię o wiele więcej jest y, inspiracji taką popkulturą y, rozrywkową w postaci kina czy, czy gier. I myślę, że na tym przyszłym albumie y, będzie coś takiego. No i a propos moich planów na przyszłość, też ja to widzę w taki sposób: nie wiem czy mi się to uda, ale raczej mi się uda, ale chciałbym coś takiego. Bo powiem ci szczerze, bardzo mi się podoba mm, nazewnictwo filmów, na przykład Batman, Świt Sprawiedliwości. W nazewnictwie albumów muzycznych często, często nie ma tego i są takie proste. Eee, ale też na przykład, co takie? Na przykład Kid Cudi ma Man of the Moon, Freedom Clan na przykład. No, no, no. Ja bym chciał w tę stronę iść. Eee, I teraz na przykład... Eee, Mam gdzieś tam wiesz, mam swoje solowe płyty. Mhm. Te solowe płyty będą się zamykały w trylogię albo w antologię, potem, czyli te, te, te najbardziej osobiste, czyli jak jest Janusz Walczuk, Jan Walczuk, i potem trzecia będzie. Jeszcze nie mówię, nie mówię jaka, ale to będzie w tym klimacie powiedzmy. Mam epkę Kendo, mhm. którą też będę chciał rozwijać, i Kendo to jest zawsze taki, można powiedzieć, materiał taki krótki, motywujący. Ja też jestem, może nie bardzo, ale trochę zaciekawiony kulturą Japonii, samurajów i tak, i, i tak dalej. Film Ostatni Samuraj też bardzo lubię z Tomem Cruzem. No i, i mam też takie coś, co. Niebawem powiem, co, co to będzie i tutaj będzie bardziej tematyka osiedlowo-piłkarska. I mam takie trzy segmenty, takie, takie franczyzy, Aha. można powiedzieć, które będę chciał e, rozwijać I, i żonglować sobie tym. I raz na jakiś czas wyjdzie spinów jakiś i tak dalej. Dźwiękowe uniwersum Janusza Walczuka. Tak, tak. Mam nadzieję, że nie tylko dźwiękowe, bo bardzo jestem też zajarany. Nie wymieniłem tam, ale jestem mhm. wielkim fanem takich dorosłych animacji. I nie tylko Rick and Morty, nie tylko Bojack Horseman, ale także Ghost in the Shell i tak dalej. Czyli pokazanie jakiejś mega odklejonej wizji poprzez animację, mhm. której czasem nie da się pokazać filmem, ponieważ jest to no na tyle wytwór wyobraźni, że mega dużo by kosztowało po prostu charakteryzacja, można to w sposób ciekawy yy, narysować. I też wydaje mi się, że Rick and Morty to jest taka bardzo mocna satyra świata. A jak w takim razie oceniasz zmianę od twórcy głównych ról, który został wyrzucony z serialu po różnych oskarżeniach o przemoc domową, molestowanie seksualne? Widziałeś ostatni sezon, bo już tam jest zupełnie nowy. Widziałem. Majestina Rolanda. Bo... No właśnie wiem i to jest yy... Powiem ci tak, no mm, tak naprawdę y, moje ulubione to, to pierwsze cztery sezony, mm -hmm. powiedzmy, do, do piątego może. To, później jest ta konwencja już, ale nie jest na takiej samej zasadzie. Za to bardzo lubię serial y, Inside Job, czyli... Y, ta korporacja, konspiracja. Mhm. To wyszło na Netflixie. To jest mega śmieszne. Pamiętam, że na przykład, jak e, mega mnie rozśmieszyło, jak tam oni mówili o TSA, e, czyli tej agencji w Stanach Zjednoczonych, która sprawdza bagaże i wpuszcza cię do Stanów na lotniskach i mówili, żeby było tak naprawdę trzech braci Wright i ten jeden z nich był grubszy trochę i nie mógł polecieć, więc wymyślił TSA, żeby latanie było tak uciążliwe i wiesz, no taka rozkwina tam jest taka, że ten serial jest oparty na tym, że wszystkie teorie spiskowe są tak naprawdę prawdziwe i jest mega beka, no tam płaskoziemcy, wszystko i tak dalej. Lubię taką abstrakcję, nie, bo, bo żyjemy też w takich czasach internetu, gdzie te wszystkie teorie spiskowe są już we, wszyscy je znają tak naprawdę, te różne takie Urban Legends, nie? Illuminati i tak dalej. Wspomniałeś o klimatach osiedlowo-piłkarskich, no to muszę wspomnieć o Hooligans, który również jest na twojej liście. Świetny film. Świetny film. Hooligans oglądaliśmy z kolegami, nie wiem, w, 2000, w którym on wyszedł, w 2005. Coś takiego. Był jeszcze Football Factory, który chyba też wszedł w tak, podobnym tak, okresie. Tak, 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 Football Factory też, też oglądałem. No, Hooligans to jest moim zdaniem po prostu taki idealny film jednoczęściowy, że nie wyobrażam sobie drugiej części, tylko w jednej, w jednej części jest cała ta kultura pokazana, kultowe sceny, uśmiech Chelsea. Świetny. Świetny film pokazujący e, jakiś wycinek historii e, w kulturze kibicowskiej, e, w tym wypadku w Anglii. W Polsce powstała Furioza. Ciekawy film, podobał mi się ogólnie y, Furioza, ale tam parę razy gdzieś tam na skróty poszli. Mm. Y, z, z nie, z, y, ja nie lubię, jak tak jakby w Polsce często na siłę y, w filmach próbuje się pokazać dokładnie tą samą postać, zamiast wykreować y, inną. W sensie, wiesz, że ta postać to jest zlepek trzech, a. Nie jest to wykreowanie czegoś takiego, wiesz, co nie do końca, nie do końca tak jakby istnieje, ale wiesz, zainspirowanie się tą przez to ta postać nie jest taka autentyczna i taka jedyna w swoim rodzaju, tylko jest tam zlepkiem trzech postaci, które może w prawdziwym życiu żyły i wydaje mi się, że na etapie po prostu budowania tej postaci w scenariuszu gdzieś tam nie powiem, że nie jest dobrze wykonana robota, bo się chuja na tym znam, tak ale naprawdę. Ale to myślisz o Goldenie Mateusza Damińskiego, czy jeszcze jakiś Myślę o Goldenie, ale też o tym szefie, yy, nie pamiętam jak... Ten taki, który z widłami chodził? Tak, 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 tak. Mhm. Szymon yy, Bobrowski go gra. Tak, Szymon Bobrowski. Podobało mi się, jak zagrał go Szymon Bobrowski, ale po prostu widziałem, że ten świat próbuje być autentyczny, ale gdzieś tam idą na skróty w wielu, w wielu momentach. Ale ogólnie fajny film podobał mi się. Na pewno mi się bardziej podobało niż e, gdzieś tam Patryka Wegi filmy. Nie? Chociaż też nie uważam, że wiesz, jestem fanem pierwszego pitbulla, nawet jestem fanem w miarę pitbull niebezp nie, nie, niebezpieczne kobiety, nowe porządki. nowe porządki. To niezłe też było. No naprawdę jak na taki akcyjnie jak Polski to mi się podobało. Tylko też tam właśnie. Vega za bardzo chciał, wiesz, na tej autentyczności polecieć i tam po prostu dialogi były odklejone od rzeczywistości, nie? że ktoś, kto nie siedzi w tym jakoś tak mocno, nie zrozumiałby tego raczej Furioza i też chyba jak zostałem gangsterem Macieja Kawulskiego, to już był taki okres trochę nie że w sensie pojawiła się nowa fala polskich twórców, którzy jakby trochę chcieli iść na tak. tej zajawce gangsterami. I jak zostałem gangsterem, z kolei podoba mi się obie części, i też jak pokochałem gangstera, podoba mi mhm. się w swojej takiej baśniowości trochę, to jest fajne, to jest, mi się podoba, Maciek Kawulski naprawdę idzie w tę stronę taką, teraz nie widziałem Kleksa, ale idzie w tę stronę taką, takiego świata, który trochę nie istnieje, i to mi się podoba na przykład w tym wszystkim, nie? że tam są takie elementy takiej fantastyki trochę nawet, wiesz, bo te momenty jak ten nikoś jest naćpany, czy coś, mhm. ten są spoko. Wiadomo, że tam parę, parę takich niedociągnięć jest, ale, ale ogólnie podobają mi się te filmy. Taka rozrywka fajna do skonsumowania. Jedyne co mam problem, to już się pytałem wielokrotnie kolegów filmowców. Czemu jest problem z tym dźwiękiem w polskich filmach, nie? Ale to jest po prostu najczęściej problem budżetowy po prostu, że ten dźwięk jest gdzieś tam na liście płac na szarym końcu po prostu. To jest odlot swoją drogą. Co ciekawe, na przykład jak się ogląda te starsze filmy, nie wiem, z lat 80 -tych, 70 -tych, to tam dźwięk jest świetny, no. a wynikało to po prostu z tego, że aktorzy robili post za każdym no, razem. Tak, Przychodzili do studia tak. i nagrywali dźwięki, wtedy to brzmiło tak, świetnie, tak, chociaż tak. czasem kłapy się nie zgadzają. Tak, 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 no. A teraz, no nie wiem, jakoś nie jestem w stanie tego, wiesz, oglądasz yy, film ze Stanów, oglądasz film z Anglii, gdziekolwiek i... Wszędzie ten, te dialogi są takie... Jak żyleta. Wszystko what you think słyszysz? about it? Yeah! W, 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 wszystko, wszystko tak jakby słyszysz, nie? A w Polsce... Wiesz, mówiłeś coś? Nie słyszałem. Tego. Dobra, idziemy. Widziałeś ten jeden? I, I musisz po prostu... Z napisami musisz to oglądać, nie? Mwah, wow, wspomniałeś o kolegach filmowcach. No. Możemy pociągnąć ten temat? Z kim w takim razie z polskiego ośrodowiska filmowego się trzymasz? E, wiesz co, e, parę razy przecięliśmy się e, w studio, bo to jest kolega e, Pedro e, Maciej Musiałowski. Mm -hmm. Znam się ze Vanessu Aleksander. Grali e, razem w Hejterze, on ostatnio zagrał rapera. O, to zaraz pociągniemy no. ten wątek. Ja tego filmu nie widziałem, okay. więc, więc za bardzo jakoś kurwa. Czy nie, nie widziałeś nie, okay. nie, Dobra. Nie, 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 nie widziałem, nie właśnie pociągnę. widziałem tylko e, zwiastun. Ale bardzo szanuję Maćka, bo ma bardzo do, dobry warsztat. Z Julką Wieniawą się znamy. Mhm. Co, zwane są Aleksander... Na bank kimś zapomniałem, ale bardzo dużo mam znajomych, którzy na przykład są teraz na studiach jeszcze filmowych albo teatralnych. Mhm. I zawód który jest piekielnie ciężki, uważam. Że jest to, kurcza. No, ciężkie. Ciężkie. Nie wiem, czy nie, nie cięższe niż, e, niż nagrywanie, robienie muzyki. Trzeba bardzo tak emocjonalnie podchodzić do tego. I to jednak jest o wiele większy ładunek emocjonalny. Wymagany od ciebie w, w, w tym przygotowaniu całym i tam, że, Wiesz musisz. Tak naprawdę wychodzisz z siebie, wiesz, jesteś kimś innym. Nie? No, ale też się poznaliśmy teraz przy tym, yy, przy okazji filmu Pieprzyt Mickiewicza z Dawidem Ogrodnikiem. Mhm. Wielkim fanem Barcelony, który, jak się okazuje, ogląda wszystkie mecze praktycznie, które są. Yy, więc ja, Dawid Ogrodnik i PZ Jeszcze Kaczy proceder. To są fani Barcelony, którzy po prostu na dobre i na złe oglądają wszystkie mecze i przeżywają to, co się teraz dzieje. Słuchaj, PZ był u nas w tym podcaście i powiem mhm. ci, że macie całkiem podobną listę. Jak, jak, jak sobie przypominam to, co wymienił PZ, gangsterka na ekranie. To, to też absolutnie wchodzi. Ale ciągnąc, ciągnąc wątek jeszcze, bo on jest super ciekawy, właśnie mm -hmm. aktorstwa, nagrywania muzyki. Aktorzy często mówią, i opowiadają o tym wywiadach, że jak na przykład zrobią jakiś film i zagrają rolę, która ich dużo emocjonalnie kosztowała, to potem ta rola też długo z nich wychodzi. To jest taki niemalże proces mhm. żałoby, że wracają do domu i ciągle gdzieś tam są w tej postaci. Masz na przykład jakąś piosenkę, którą nagrałeś, mhm. i też jakby wychodziłeś z niej po nagraniu, zrobieniu miksu, wokali, wszystkiego. Wiesz co, u mnie to bardziej, u mnie to bardziej wychodzi tak e, płytowo. Mhm. Ja ci powiem, jak, jak to wygląda u mnie. Jak nagrywam piosenkę, ostatnio nagrałem taką piosenkę. E, o tematyce osiedlowo-piłkarskiej, to nazwijmy. To jak nagrywam taką piosenkę, to słucham jej w kółko. Najczęściej do czasu aż nagram kolejną. Jestem w studio często, więc czasami to nie trwa zbyt długo, ale jak mam długą przerwę od nagrania jakiegoś numeru, słucham go praktycznie codziennie, bo analizuję, wiesz, to słucham tego, co stworzyłem. I w momencie, zanim to wyjdzie to ja po prostu analizuję ciągle, yy, słucham tego, każdy nawet najmniejszą intonację słowa yy, analizuje, czy mi tam to siedzi. Yy, no jak mi siedzi, to wypuszczam i potem już tego praktycznie w ogóle nie słucham. I tu, z wyjątkiem dwóch numerów, które sobie puszczam tak dla siebie, swoich, to jest Wszystko Pykło i Sady Żoliborskie. Aha. To są numery, które ja mogę, słuchać, uwielbiam ja po prostu. Wiesz, że uważam, że Sady Żoliborskie to jest. Czy nadal pachną topkiem? Nadal, nadal. W ogóle mam koleżankę, która się przeprowadziła ostatnio na Sady Żoliborskie. Ja, ja tam od kwietnia nie mieszkam, bo się wyprowadziłem teraz na e, gdzieś indziej. E, po prostu. Do, do, do większej chałupy. E, I. Mm, Koleżanka wychodzi z pieskiem na Sady Żoliborskie i mówi, że miała kilka razy sytuację, gdzie na przykład y, poczuła zapach topka i ktoś na wiesz, z telefonu sobie puszcza Sady Żoliborskie, pachnął topkiem. I ta piosenka też powstała nie bez przyczyny, bo ja tam mieszkałem od 2010 roku, konkretnie na sadach. I przez y, tak naprawdę 13 lat życia tam. Y, no, wielokrotnie ja z okna czułem, wychodząc z psem, czułem to, więc to jest po prostu real talk. Co jeszcze jest ciekawego, jakby i w zawodzie aktora? A, ale poczekaj, no, czy, no, no. bo nie odpowiedziałem ci, kurde, bo widzisz, ja jestem takim mistrz dygresja. Nie odpowiedziałem się na to pytanie. Eee, masz tak, że jak nagrasz płytę, mm -hmm. to. Jest miesiąc, dwa wychodzenia z tego mentalu, z tamtej płyty i przechodzenia na coś nowego. Wtedy ja najczęściej robię jakieś takie mega mocne eksperymenty i wklejam się w nowy klimat płyty i, i wiesz, i wchodzę w to i tak dalej. No. Więc teraz na przykład mam klimat taki, że rok temu miałem taki, że czułem się mega przygnieciony, taki wręcz depresyjny, jakiś taki znużony, że wszystko się po prostu wali, wszystko się zmienia. Bo ja się bałem tej zmiany. Bo myślałem, że zmiana to jest po prostu, że wszystko upadnie i tak dalej. A tak naprawdę zmiana jest oczyszczająca czasem i, i, i potrzebna. No a teraz mam na przykład taki klimat, że nie wiem. Stwierdziłem, że mało sobie dresów kupiłem, nie? Że lubię mega chodzić w dresie ogólnie, tak? Wiesz, na przykład do studia, na trening, coś tam kupiłem sobie cztery pary dresów. Na jednym, w jednym z nich byłem na premierze właśnie Pieprzyc Mickiewicza i stwierdziłem, kurde, jak kocham chodzić w dresie po prostu, nie? bo to jest jakieś tam też naleciałość z piłki nożnej. Bo wiesz, jak jedziesz na mecz, czy idziesz czy na trening, no to w dresie klubowym zawsze. Stwierdziłem, że kocham piłkę nożną, więc wróciłem do grania dwa razy w tygodniu, gram teraz w piłkę nożną i stwierdziłem, że. Totalnie się wychowałem na kulturze piłkarskiej. Znam większość nazwisk po prostu piłkarzy od 2006 roku do teraz. I, i bardzo się tak jakby wkręciłem w te, w te rzeczy, które były takie, wiesz, od początku. Czyli proste przyjemności, wróciłem. Proste przyjemności, ale też, bo jak robiłem poprzednie płyty, to, to zawsze jest coś takiego, że wiesz, o. W ogóle żyjemy w kraju hejterów. Eee, tak jakby, ale to, to nie mówię, że wiesz, że to jest A Nie w źle, świecie hejterów? Że, 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 że to jest źle w kraju raczej. Tak mi się wydaje. Ale może i w świecie. Może i w, wiesz. Nie, 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 nie chcę też tak, te, tak mocno clickbaitować. Eee, ale to bardziej chodzi o to, że ja bym to nazwał w kraju narzekaczy. Narzekanie po prostu jest nasze. My lubimy. Pompować ludzi, jak, jak naród, lubimy pompować ludzi, tak wiesz, wywyższać ich. Jak są jeszcze w, w, w zarodku, to wszystko kiełkuje. I lubimy też ścinać głowy królom. No, zobacz, co się teraz dzieje też z Robertem Lewandowskim, na przykład, czy, czy z Igą Świątek. Oczywiście. Że tak jakby lubimy ścinać te głowy, już, wiesz. Póki jest dobrze, to jest najlepiej. A niech tylko komuś się noga powinie, to wtedy. Bum, bum, bum i w podłogę. Ale jednocześnie to nie są osoby, które mówią. Nienawidzę już Lewandowskiego, nigdy nie obejrzę jego meczu. Nie. Te osoby nadal będą oglądały te mecze, nadal będą oglądały IG Świątek. I to jest po prostu takie narzekanie, a potem konsumowanie tej treści. I potem może jeszcze narzekanie na to, czyli. Nie, nie prowadzi to taki, wiesz, ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie prowadzi to do tego, że na przykład ktoś będzie cię hmm, hejtował, i, i potem, wiesz, przestanie cię słuchać, przestanie kupować rzeczy swoje, przestanie chodzić na koncerty itd. Nie. W zasadzie to, co ja obserwuję, to w momentach największego hajpu jest też największy hejt. I każdego to spotyka praktycznie, i może to być abstrakcyjnie, po prostu z, ab z abstrakcyjnego powodu. Mój ziomel Księżulo ostatnio miał mini aferkę związaną z komputerem od Xcomu. Wziął komputer i ludzie, bo ludzie zobaczyli, ile kosztował ten komputer. I. Powiedzieli, za 20 tysięcy to komuś mogłeś dać. że Wiesz, jakieś takie abstrakcyjne po prostu rzeczy, takie, takie, jakieś zawistne. Na... Ludzie powinni się skupić na swoich ży życiach raczej. nie? Więc żyjemy w takim kraju, w którym ludzie narzekają, ale jednocześnie konsumują potem te treści. I ja na przykład w poprzednim roku, jak zobaczyłem sobie podsumowanie z Spotify, miałem dwa razy więcej streamów niż w roku wcześniej. Mhm. I nie wiem, koncertów zagrałem też najwięcej. Więc tak naprawdę w sytuacje takie, które, wiesz, jak wcześniej się przejmowałem tymi hejtami i myślałem sobie, kurde, jak tu zrobić coś, wiesz, może na nowo, może rzeczywiście, tylko ten żlibosz, jointy, piłka i tak dalej. No ale okazuje się, że być może ja jestem takim Jasonem Stathamem i, i Adamem Sandlerem po prostu i kocham piłkę, kocham jointy, kocham żelibosz. Jestem gdzieś tam wychowany w tej kulturze piłkarsko-osiedlowej i wiesz, nie ma co się wczuwać w to. Ja mam dla ciebie lepszego odpowiednika ekranowego, jak no. patrzę na, na listę twoich ulubionych filmów. Wiesz, kto to będzie? No. Roki Balboa. No. Jak myślę sobie na przykład o cytatach z filmu Rocky, jeśli żyjesz w jakimś miejscu, zbyt długo zamieniasz się w nie. Ludzie nie zapamiętają ciebie, tylko opinii o tobie. Nieważne, jak mocno uderzasz, ale jak dużo jesteś w stanie znieść i nadalić do przodu. To Total, uwielbiam to Rokiego. uwielbiam Rokiego, no. To jest też świetna. Obejrzałem wszystkie filmy. I Kridy też, wszystkie. Uwielbiam to. Klaudyna jest zawsze, jak ona musiała iść ze mną na Krida, to wiesz, to ona była. Za każdym razem, jak były w walki, to tak. Ale no tak, ja lubię to. Proza życia po prostu. Walka o swoje. A nie masz wrażenia, że jednak trochę krzywo się zachowali w trzecim Kridzie, eliminując Sylwestra Stallona z tej serii? Krzywo. W ogóle, w ogóle nie zrozumiałem tego. Jakiś chora ego trip? Bo to co? Michael B. Jordan go wyautował? Michael B. Jordan do spółki z producentem Irwinem Winklerem, który jest związany z serią od samego początku. Poszło o kasę po prostu. Sylvester Stallone, który jest scenarzystą pierwszego rokiego i był związany z tą serią i w zasadzie Rocky i Ball, Stallone to jedno i to samo. Chciał, żeby prawa jakby do postaci Rokiego wróciły do niego. I tutaj scenarzysta podobno. Twarde obstawo, że no, 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 no. Może nada, to wiesz, oni coś. próbowali tak, jakby pewnie zrobić akcję w stylu, tak, ty stworzyłeś Rokiego ale to było 50 lat temu i tak, jakby spierdala, bo teraz jest Creed i dzieciaki zapamiętają Creeda i tak dalej. Ale nie zgadzam się z tym, no. Ludzie zawsze wyszukają to wszystko. Szkoda, szkoda, bo. Nawet mi się podobał ten film Creed Trójka, nawet mm -hmm. ciekawie były te postaci y, tam napisane i ten y, Myers, nie? Tak, którego On, no, ostatnio skancelowali. Skancelowali go. Miał Ale... grać w ogóle w Marvelu. Wiem, znaczy, grał, wiem, wiem, Kanga, no, Kanga, tak, Kanga tak, no tak, wiem. Tak. I wydaje mi się, że taka też jego jedna z ostatnich ról takiego, wiesz, Osiedlowego, jakiegoś takiego w ogóle gościa skonfliktowanego ze światem, i co? Jaki się okazało, że. Bo, bo co? On uderzył swoją dziewczynę, tak? No to był jakiś bardzo toksyczny związek. i to pasował do tej roli, i jakoś. Tej, tak go zapamiętają, że to jest pewnie jego taka ostatnia rola, no i może dlatego tak dobrze zagrał. Ją, to no jest no. w ogóle niesamowite, bo przecież w momencie, kiedy wychodził ten Creed, on miał mhm. jeszcze trzeciego antmena. Który był, no, zarobił za 400 milionów. I mówiło się, że ten gość jest na szczycie, że on, tak, on teraz w tym będzie, roku będzie miał skargi swój... w ogóle, za taki film Magazine Dreams o bodybuilderach. Mhm. Nie ma go. Facet po prostu zniknął. Ale okej, okay, jesteśmy przy Marvelu, doskonale, bo sam jakby na, na swojej liście masz Marvel, e, cały kanon. Czyli ten kanon traktujemy jako MCU, filmy realizowane przez studio Marvela, czy jeszcze szerzej? E i jeszcze szerzej, ale chyba do czwartej generacji jestem takim mega fanem, bo potem tak jak się rozdrobnili, to jest w ogóle. No, Po Avengers Endgame. Masakra. Uważam, że Avengers Endgame to było coś cudownego. Ja obejrzałem ten film z pięć razy. Obie części oglądałem też z Klaudyną, i wszystko wytłumaczyłem, co, o co chodzi, i świetne to było. Mm. Cała reszta potem jedynie mi się podobali mniej więcej Strażnicy Galaktyki Trujeczka. To jest fajne, a tak to. No nie. Kurde, ja nie uważam, że posta... wiesz ten Ant-Man spider jest spoko, ale Spider-Man w wykonaniu Toma Hollanda jest dużo bardziej nastawiony do nastolatków moim zdaniem niż, mm -hmm. niż te poprzednie. Yy, na pewno Tobey Maguire to zagrał bardziej, te filmy były bardziej wiesz, dla dorosłych aniżeli dla nastolatków. Natomiast tutaj mam takie wrażenie, że jest ciągle mm, dla nastolatków mm -hmm. Disneyowsko tak, yy, tak pociągnięte. Yy. I Thor w ogóle do komedii sprowadzony. Ale Trójka, Thor, Thor, Ragnarok też był już bardzo komediowy, taki tyco-itowy. Ta. Nie, no tak, tylko że wiesz, o co, o co chodzi w ogóle, tak jakby, że jakieś takie skakanie po, mm, po tych yy, gatunkach. Yy. Nie wiem. Powiem ci szczerze, że do Endgame mi się mega to wszystko podobało i szczególnie mi się pierwszy Iron Man podobał i to wszystko, i to budowanie. Kozak. Mm -hmm. y seriale potem już coraz mniej, chociaż fajny serial był Iron Fist, y ten, wiesz który. Tak, chociaż on był jeszcze budowany w ramach tego Netflixowego uniwersum. Tak, to wiem, zanim... to, wiem, to, wiem to wiem, to wiem, to wiem, ale to mi się podobało. Mm -hmm. Ten look Cage też było niezłe. I... Jessica Jones i Daredevil. Tak, 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 tak. To było ciekawa. Ale potem oni się wymienili, nie? Ci sami aktorzy byli. Na... Daredevil, Matt Murdock był w Spider-Manie się pojawił. On wrócił i teraz sobie w ogóle serial o Daredevilu na Disney Plusa. Okej, okej. No to właśnie tu uważam, że zostało to rozdrobnione jakoś i pozbawione też. Yy... A propos tego nowego y, filmu Mrs Marvels, y, dużo osób mm -hmm. mówiło, że te postacie nie mają wad w ogóle. Piękną rzeczą w filmach w ogóle o superbohaterach jest to, że superbohater odkrywa jakąś moc, próbuje, ale zostaje spektakularnie rozpierdolony, y, zbiera się, trenuje, ćwiczy jeszcze i na końcu wygrywa. Natomiast tutaj tak jakby nie mają wad te postaci od początku do końca, w sensie to jest nudne, nie? to tak jakbyś miał w grze, zawsze na początku jest tak, zobacz, że nie wiem, seria Assassin's Creed, yy, na początku jesteś mega overpowered, ale nagle tracisz wszystkie moce, musisz się od nowa nauczyć, od nowa zdobyć bronie i dopiero na samym końcu tej gry jesteś taki, mhm. że już wygrywasz, już się nauczyłeś, to byłeś wszystkie ten, a jak masz to od początku, to tak nie za bardzo komuś się chce... Nudzi to. No, ewidentnie jakby też nad, nadprodukcja szkodzi Marvelowi. Właśnie to, co powiedziałeś, rozdrobnienie. To, 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 że jest coraz więcej seriali, to że trzeba robić i filmy na duży ekran i na mały ekran. Wcześniej powstawały dwa, maksymalnie trzy filmy rocznie i ktoś to trzymał w ryzach. A, a no bo oni myśleli chyba, dużo. że po prostu taki jest popyt, że wiesz, że mogą, że to, to skonsumują ludzie, a tu ludzie powiedzieli, że już tak, no ale to też ewidentnie wydaje mi się, że nawet ludzie nie tyle są zmęczeni filmami komiksowymi, co złymi filmami komiksowymi. A jak tak, to były dobre, to tak, ewidentnie tak, jakby. Tak, tak, tak. Byłoby, no ale żeby wygrało. zrobić dobre, trzeba dużo więcej czasu poświęcić. Trochę, no, oczywiście, no. że tak. Ze wszystkim tak jest. E, ukochane są traki filmowe. Masz takie? Jako człowiek. Incepcja. Brzmienia? Incepcja na pewno. Mhm. To jest o, super. O, kurczę, nie pomyślałem o soundtrackach, ale Incepcja na pewno to uważam, że jest super. O, Ciekawy soundtrack, to jest w ogóle mega ciekawe, co teraz powiem. Gold 2, Żyjąc Marzeniem. Uh -huh. Fajny tam był soundtrack, bo tam się zaczynało od Ave Maria w ogóle. Yy, I było, wiesz, hat-trick Ronaldinho w meczu 3-0 i słynnym aplauzem na Santiago Bernabeu dla Ronaldinho był pod Ave Maria. To, to robiło uh -huh. wrażenie na początku. Lala yy, La Land. Musical. Bardzo, bardzo fajny i weź mnie trochę tutaj inspiracji mi dodać Stary, no mogę ci powiedzieć, że na pewno wszystkie filmy Garry mają fajne są taki przekręt. Na przykład miał super tak, soundtrack Tak, 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 tak. tak bardzo tak. eklektyczny. W dniu próby, na przykład wymienionym przez ciebie też jak wiesz, Steel Drift w pewnym tak, momencie, jakiego tak. przez Los Angeles. Tak, tak, to to. Brzmi jak złoto. Compton. Straight out to Compton. Tak. To bardzo bardzo lubiłem ten, ten film. Ósma mila, mm -hmm. jeśli chodzi o soundtracki. Ty miałeś w ogóle swego czasu chyba mocno na Eminema, to był taki wa tak, ważna postać w Twoim tak, życiu. Tak, tak, tak. Eminem, no uważam, no mega techniczny koleś, nie? I, i, I podobało mi się to, co robił też satyrycznie. Po prostu, jeśli chodzi o klipy, o wszystko. Tam to po prostu, no, miał chłop poczucie humoru i tak Ale mam taką... takie pytanie, chociaż no. teraz być może nie będziesz chciał na nie odpowiedzieć. Jak Uajcior na przykład, miał chyba jakiś taki y, ze swego czasu hejt na Eminema. Mhm. I wrzucił jakąś taką, pamiętam, y, coś chyba na Instagram, że po prostu Eminem. Yy, czy powiedziałeś mu stary, jak możesz po prostu legendę rapu, czy teraz to tobie... dyplomatycznie? Nie, 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 ale to też wiem, że Kaz Bałagana, y, nie lubi Eminema. Yy, miał chyba nawet jakiś. Yy że miał jakiś taki liryks, że Eminem nigdy nie miał żadnego dobrego numeru. Nie pamiętam teraz, ale to Odważne to znajdę. Słowa. Nie dużo jest ogólnie raperów, którzy nie lubią Eminema, że są, są bardziej, wiesz, bo Eminem w ogóle rapował w taki sposób, jakby był perkusją, wiesz co chodzi? On może dla wielu osób on nie miał luzu, mhm. ale ja i tego słucham, i tego, więc to jest na takiej zasadzie, że ja rozumiem, bo dużo raperów ma hate na Eminema, bo to jest zupełnie co innego tak jakby, nie? Ale też ludzie to pokochali, więc... Yy, więc yy, nie, no każdy ma prawo do swojego zdania. Ja raczej nie, nie, nie przekonuję. Jestem też fanem wielkim Lil Wayne'a. Mhm. Yy, Jay-Z też uważam, że jest mega, mega kozakiem. Yy. Bo Jay-Z leci tak samo przez, od, przez całą karierę, ale to jest jego styl zajebisty i, i on też leci w taki sposób, że każdy jest w stanie zarapować jego zwrotki, bo leci z głowy i leci w taki sposób, że robi te przerwy automatyczne, nie? Więc, yy, więc no, 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 Lil' Wayne Eminem. Doktora Dre bardzo też lubię, bo doktor adres słychać w numerach, jak on tam coś sobie wymyśla, więc od strony produkcyjnej i takiej realizacyjnej to też jestem jego fanem. Doktor Dre pojawił się właśnie w filmie Dzień Próby. Grał skorumpowanego mm -hmm. policjanta, dobrze m, pamiętam. Tak. E... Z shotgunem w tak. tej, w tym domku. To. <laughs> tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Pamiętam, że jak wtedy swojego czasu zagrał policjanta, bo wszyscy kochają Romana, to... Czy twoim zdaniem dzisiaj już na przykład jakby raper zagrał policjanta, to już jakby spokojnie wszyscy byliby wyluzowani? W Polsce. Myślę o Polsce. Nie, no raczej nie. Dalej nie. Raczej, raczej jebać policja. W sensie, kurde, wiesz co, systemowo to jest po prostu źle rozwiązane. Nie ma, nie ma w ogóle zaufania do, no, do policjantów po prostu w Polsce, myślę. Ale z nie. drugiej strony dr Dre, który należał do NWA i mieli numer polis, zagrał tego gliniarza. I to jeszcze takiego skorumpowanego. Kurde, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że w Polsce to jest niemożliwe, o, tak. Still. Tak jakby Steel, Steel drę. Nie, nie raczej, raczej nie, raczej nie, raczej. Nie wiem, no to jest aktorstwo, więc też nie. Ja bym tego tak, wiesz, nie, nie rozkminiał aż tak mocno po prostu, ale, ale raczej po prostu tak, de, 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 tak przez wiele lat i wiesz, do, do teraz czasem po prostu policja jest y, używana jako jakiś tam element przedłużenia ręki władzy mm -hmm. y, i tyle jest jakichś, wiesz, krzywych akcji związanych, że, że, że to jest tak jakby... Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany, no. Cytu cytując Kemp Gru. Hemp gru no. Jakoś jest tam. Jest on nienawiść systemowa po prostu do policji, do ich działania i tyle. Czyli dlatego bardziej wolisz filmy sensacyjne o gangsterach niż o policjantach. Tak. <laughs> Dobrze. Słuchaj, patrzę na twoją listę... Oj, takie miałem jeszcze jedno pytanie, bo jest też 7, siedem, 7 twoich ulubionych hmm. filmów. Hmm. Jak sądzisz, który z siedmiu grzechów głównych popełniałeś najczęściej? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Lenistwo pewnie nie. To bym na ostatnim miejscu obstawiał. Wiesz co, z racji palenia marihuany myślę, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to jest najczęściej popełniany przeze mnie grzech, bo, bo to naprawdę bywa często, bo jak ma się gastro, to jest po prostu wszystko. Ale też powiem ci mm. szczerze, że dzięki temu gdzieś tam Jezus. Chłopak, który kiedyś ważył 67 kilo i nie mogłem, nie byłem w stanie zbudować masy mięśniowej, teraz waży, nie wiem, z 8 dych i, i nie narzekam, po prostu jest fair enough, bo mogę jeść i czasem nawet jem za dużo. Okay. A kiedyś byłem totalnym niejadkiem i nie byłem w stanie w siebie wcisnąć. Dobrze. Specjalne wyróżnienie: filmy w stylu mojego ojca. To po prostu absolutnie tak. kocham tę kategorię. A na niej wszystkie filmy z Gerardem Butlerem i to drugie też jest super ciekawe. Wszystkie filmy wojenne oceniane poniżej sześciu. Czyli na przykład: Nie jestem w stanie podać Ci teraz przykładu, ale Polskie mój tata filmy często. Wojenne. Ale nie, nie, to są wszystkie, że tak jakby mój tata mi wysyła zawsze tak: O, ten film zajebisty oglądałem, w ogóle zobacz. Ja wchodzę na filmy 5,7. Mówi mi tutaj jakieś 6 dni, czy tam 5 dni, to o S.A.S., co wchodzą, mhm. ten, i wchodzę 5,9, nie, i te wszystkie filmy są po prostu takie niszowe, że nie gra tam konkretnie ktoś, tylko po prostu to są filmy wojenne, ale takie już pozbawione fabuły, pozbawione wszystkiego, jest tam tylko czysta akcja, zero zarysu jakichkolwiek postaci, tylko jest po prostu... Bum. Let's go! Po prostu przywracanie demokracji, no I, i tyle. No ale kino z Gerardem Butlerem też ma taką swoją wartość. Ja to, to wiem, z same nie? To, to wiem, ostatnio kategorii. oglądałem Kandahar ostatnio no. i moja dziewczyna po prostu znudzona gdzieś tam na telefonie to oglądała, a ja mówię tak. <śmiech> 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 To jest to, to jest to po prostu, nie? To jest to. Roman agent prowadzący w Dubaju, tutaj CIA Brudna Forsa jadą po prostu przez pustynię tutaj. No, to, to jest to, nie? Ale moje ulubione to jest ten Olim w ogniu, cała trylogia, To, to jest mistrzostwo świata, kurwa. Zaatakowany zostaje White House i on kurwa, ratuje wszystko po prostu. No, uwielbiam filmy z Gerardem Butlerem. Ale też był jeden, jeden film taki, że on jest jakimś kapitanem statku podwodnego i nagle to się. No... Gary Oldman też tam grał, pamiętam. Tak. To tak. teraz sobie nie przypomnę, ale recenzję z tego filmu no. pisałem. E... No, ale to są takie filmy, w których dokładnie wiesz, co się wydarzy. I tak, tak jakby kozak, że to jest to. London has fallen. Po prostu rozpierducha w Londynie i oni wiesz. Dobry film na zmużdżenie jednym słowem, tak, żeby się wyluzować. Tak, tak. I te filmy w stylu mojego taty to są po prostu takie akcyjniaki wojskowe, wiesz, CIA, tajne coś tam, służby, coś tam robią i oczywiście z brodami wyspecjalizowani, wiesz, Marines czy Delta Force czy Navy SEALs, Team Six i tak dalej. Wspomniałeś o swojej dziewczynie, Klaudynie, i mówisz, powiedziałaś o tym, że to ty jej często filmy pokazujesz, ale ciekawi mnie, czy czasem się role odwracają Oczywiście, i to ty, dzięki tak. niej ty odkryłeś nowe zakątki świata filmowe, serialowego Pami Pamiętnik, wszystkie fi filmy, jakieś komedie y romantyczne, ale też czasem high school musical jakieś. Ja ci powiem, bo... Mm, wejdziesz na swoje konto na filmowie. Nie, wejdę na... Powiedziałem Ci też na wywiadzie, że nie robię tego. A macie. Ma, macie f... o, inaczej się zapytam: Czy macie fajną aplikację? która? mamy, mamy aplikację filmu. Fajną, która się nietnie i wszystko tam jest Git? No tak, no przecież teraz wróciła jakby w nowej odsłonie, zrebootowaliśmy ją. Tak? No. To ściągnę i zobaczę. To ściągnę i zobaczę. I jeżeli okaże się, że jest fajna, to będę klikał w nią. Klaudyna, tak. Moje ulubione Comfort Girls Movies. I jest tak. Mean Girls, Easy A, Clueless, High School Musical, Legalna Blondynka, Seks w Wielkim Mieście, Pamiętnik Księżyczki 1 i 2, Do Wszystkich Chłopców, Których Kochałam, Hannah Montana Film, Szkoła Uczuć, Harry Potter, Ostatnia Piosenka, Zakochana Złośnica, Uptown Girls, The Devil's Worse Prada, Jak Stracić Chłopaka w 10 Dni, Friends With Benefits, Sex Story, Dziś, ju, Dziś 13, Jutro 30, Lemoniada Gada, Randka z Gwiazdą, LOL. High schoolowe filmy. Dużo tak. Miley Cyrus na tak, przykład też na liście. Tak. tak. To tak. słuchajcie. No to skoro A propos Mingers, to tutaj jakby tylko tak zajawiam. W marcu w Polsce będzie muzykalowa wersja Mingers. Ta sama proszę. historia, tylko będę śpiewać tym razem. O proszę, no to się wybiorę. Słuchajcie, też ostatnio teatr. Mhm. Ostatnio teatr. Klaudyna była chyba w teatrze powszechnym. A Janusz z nią poszedł, czy tylko Klaudyna sama? Nie, Klaudyna z koleżankami, ale Janusz słyszał wiele o tym i ja lubię też teatr, spoko to jest. To jest takie ciekawe. Stoi chłop przed tobą i mówi. Tak się. I cóżeś chciała! Tak, wiem, zawsze mi o tym. To jest inna, 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 forma, inna forma grania trochę, nie? Że to jest takie, że. Po prostu takie bardzo ekspresyjne. A ostatnio w ogóle był, chyba dalej jest, taki słynny polski musical, przedstawienie teatralne 1989, w którym jakby historia Polski jest opowiedziana również poprzez piosenki hip-hopowe. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam też szklanki Jan Kleosi w pewnym momencie wjeżdżają, taki polski Hamilton. Ciekawe, to musiałbym sprawdzić, ciekawe, no. no. Słuchaj, Szkla Szklanki okazują się jakimś... Yy... Epokowym dziełem, tak naprawdę stary, bo tak. Katarzyna Nosowska zaśpiewała szklanki. No. Były w szklanki w teatrze. Bardzo się cieszę, że brałem udział w tworzeniu tego, bo no jest to, jest to coś. No, jest to. Jest Dużym ewidentnie. echem się. Myślę, że większość Polski zna szklanki. Ewidentnie. Jęk Leosie, Różowy Kucyk. Jest, jest, jest to ewidentnie numer e, pokoleniowy. Zasłużył na to miano już. COVID. Takie rzeczy i tak dalej. Fajne. Nie cenzurujcie poety. Słuchaj, na koniec mam zawsze takie pytanie, które jest follow-upem w zasadzie do mhm. y, artystów y, y, muzycznych, już jakby nie zamykając hip-hopowych. Zaczęło się od Słonia. No. On ma taką linijkę. Grałem, miałem przyjemność i zaszczyt grać w tak brudnych spelunach, że nie jeden kto wszedłby do środka, zapytałby, kto tam umarł. Pytałem mhm. też o to Sokoła, teraz zapytam ciebie. Najdziwniejsze, najbardziej hardkorowe miejsce, w którym miałeś <zysz> zaszczyt grać koncert? Wow, no stary, wiesz, yy, gra, jak graż dyskoteki czasem, yy, dyskoteki, czyli takie kluby w mniejszych miastach, ale wiesz, przez to, że w Polsce było bardzo popularne disco polo, jest nadal tak naprawdę. Yy, to te kluby w mniejszych miastach są takie nastawione, że wiesz, one mają są me mega ledowe i tak dalej. I połowa ludzi, która tam przychodzi, to połowa przychodzi na tą gwiazdę y, rapową, która tam gra, a połowa przy, jest po prostu w koszulach i... I szczęka, po prostu jest taki zacisk tutaj, że prawdopodobnie, wiesz, owczarek niemiecki ma mniejszą siłę uścisku, szczęki niż ci ludzie tam. Więc naprawdę bardzo momentami jest mocno y, w tych miejscach, natomiast ja nie boję się grać nigdzie i, i, i czasem się zdarzają takie koncerty, a czasem takie są różne taktyki koncertowe niektórzy artyści którzy, wiesz, grają mniej albo chcą grać tylko duże koncerty, dobrze wyprodukowane, niektórzy na tyle lubią grać, że grają praktycznie non stop, nie ma tak naprawdę jednej taktyki takiej, wiesz jasnej jak to mniej więcej jak to mniej więcej będzie wyglądało więc czasem się zdarzy po prostu wiesz, jakiś totalny Totalne hardcore, ale myślę, że już w tych czasach jest luźniej, bo jak mm -hmm. mi opowiadają chłopaki, jak kiedyś grali, e, no to to, to, to wiesz, to czasami, czasami mieli problem. No Sokołowi podobno wjeżdżali z siekierami na backstage w czasach tych takich jeszcze, kiedy kształtowały się, e, no generalnie jakby miasta walczyły przeciwko sobie, to też wiązały tak. się z klubami piłkarskimi. Tak, 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 no to na pewno teraz jest łatwiej być w ogóle raperem i grać, bo kiedyś to wiesz, to... Teraz jest cool. Słoń prawdę. grał na przykład też koncert w Agencji Towarzyskiej i na paletach Euro. <grywa> Rozumiem, że tak jak ci się nie, nie zdarzyły. No nie, 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 To już grubo. <grywa> Ale że w Agencji Towarzyskiej, że grały i Laski, no, tam sobie tańczyły, a on grał? Tak, 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 tak. Wyższa szkoła robienia hałasu. Nie? Demonologia. <grywa> Dokładnie tak. I mówił to Janusz Walczuk, bohater nowego odcinka podcastu. Mój ulubiony film. Dzięki. Dzięki wielkie.